około 140 osób pisało dzisiaj maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak wam poszło? Ktoś się wybrnęło z tej sytuacji. W sumie prosty był polski. Wydaje mi się, że dobrze. W moim odczuciu poszło dosyć dobrze. Ogólnie test był dość trudny. Dobrze. Bardzo prosty temat, właśnie liczyłem na dziady. Oczywiście jest to maraton maturalny, dzisiaj jest jego dzień pierwszy. Pierwszy dzień to oczywiście język polski. I dla tych, którzy wybiorą sobie język polski na poziomie rozszerzonym, to oczywiście dzisiaj sesja o godzinie 14. Jutro ciąg dalszy maratonu, czyli matematyka, która spędza sens powiek wielu uczniów. A potem to już język angielski, poziom podstawowy, poziom rozszerzony w sesji popołudniowej. A co stanowiło największy problem jednak w dzisiejszym egzaminie? Zadanie, w którym trzeba było odgadnąć autora jednego tekstu i dalej zinterpretować go według poleceń. Był tekst podany, trzeba było podać autora tekstu i tytuł. Pierwszy raz na oczy widzieliśmy ten tekst. Trudny tekst dali o historii, to było trudne. Czy ostatnie tygodnie w jakiś negatywny sposób wpłynęły na twoje przygotowanie do tegorocznych egzaminów, czy jednak wręcz przeciwnie? Nie, ja uważam, że w domu można się dobrze też przygotować i że warto jest się uczyć do samego końca. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Miałem więcej czasu, żeby skupić się na tym, co mnie obchodzi. W sumie to wyszło na dobre, bo miałem dużo czasu, żeby przygotować się samemu. Było dużo czasu na powtórki. Na polski to praktycznie wcale nie wpłynęło. Myślę, że mieliśmy troszeczkę więcej wolnego, dlatego wpłynęło na możliwość powtórzenia większej ilości materiału. To się może trochę odbić, nie? Bo jednak te parę godzin matematyki uciekło, nie? Jeżeli mielibyśmy się czegoś nauczyć przez te 3 lata, to już się tego nauczyliśmy, a te ostatnie chwile tak naprawdę nic nie dały. To, co robili nauczyciele, było nie na rękę maturzystom, tak naprawdę. Czego się najbardziej obawiasz z tych wszystkich egzaminów? No matematyki. Matematyka. Matematyki. Ustny polski. Niczego się szczególnie nie boję. Biologii. Matematyki. Nie zdania. Dzisiaj spodziewaliście się, że będzie trudniej, czy jak były te emocje was oceniały? Raczej kwestia emocji. Co będzie gorzej? Podejść na luzie do tego, bo jak będę się stresował, może dam radę. W zasadzie najlepiej jest zrobić tyle, ile jest się w stanie i po prostu nie stresować się na siłę, na zapas. Nie oszukujmy się, żeby nie zdać matury, trzeba naprawdę się postarać. Szkoda gadać. Szkoda gadać? Szkoda gadać, czy... Jeżeli komuś się nie powiedzie z jednego, bo tylko może się mówimy tutaj o jednym przedmiocie, to jest egzamin poprawkowy w sierpniu. Chyba że będzie jakieś zdarzenie losowe i to będzie powodem, że ten egzamin został jakiś stopniu zaburzony, to wtedy uczeń ma możliwość przystąpić do dodatkowego terminu w czerwcu. Są co roku takie przypadki, zdarzenia losowe, albo choroba, albo jakieś inne zdarzenie, sytuacja nieprzewidziana. Wtedy uczeń musi tego samego dnia jeszcze do nas przyjechać i pomożemy tutaj wspólnie, napiszemy odwołanie, podanie i rozpatruje to Centralna Komisja Egzaminacyjna, właściwie Okręgowe Komisje Egzaminacyjne rozpatrują wnioski uczniów o takie dodatkowe terminy czerwcowe. I one są czerwcowe wtedy. Dobrze, a jeszcze tak na koniec, ilu uczniów nie sklasyfikowano w tym roku? W naszej szkole? Tak. Wszyscy zostali sklasyfikowani.